Problem jest składem, który w 2013 roku powstał z inicjatywy Oscara oraz Steeza. Żeby lepiej wam zaprezentować historię, pokrótce opiszę sylwetki tych panów. Dragon Dance! Dragon Dance! Dragon Dance! Wjeżdża młody raper mordę jak Mercedes-Benz! Rozpalam bloki, chociaż to nie ghetto flex! Zakręcony wszystkich niszczę, jestem tak jak Crash! Stiz tak naprawdę nazywa się Piotr Schulz, no i urodził się w 1983 roku. Jest nazywany jedną z najbardziej zapracowanych postaci w polskim rapie. Jednak nie jest on aż tak znany, jak tak naprawdę powinien być szerszemu gronu słuchaczy, przez to, że przez większość czasu działa w cieniu. Jest on, uwaga, producentem muzycznym, DJ-em, kreatorem sceny, wydawcą, producentem, organizatorem wydarzeń i twórcą nowych form biznesu muzycznego. No, całkiem duży dorobek. Zaczynał w okolicach 2002 roku, gdzie jarał się wtedy DJ-ingiem i turntablizmem, czyli w maksymalnym uproszczeniu tworzeniem skreczy. Wtedy powstała też grupa Dobry Towar, która była tak naprawdę wypadkową fascynacją młodych ludzi rapem, hip-hopem i całą tą kulturą. Najarany nie po raz pierwszy, nie ostatni. To dety skład i kolejny blant mi płonie w dłoni. Od 2007 do 2013 był członkiem Hemp Gru, z którymi zgarnął 4 złote płyty. Później zaczął współpracę z Sokołem i Marysią Starostą, z którymi zgarnął 2 platyny. Oprócz bycia DJ-em i producentem, był także menadżerem. Zajmował się także organizacją eventu Rap History Warsaw, która przeprowadzała obecnych tam przez całą historię hip-hopu. Jako producent wykonawczy przyczynił się do powstania tak dużych projektów jak płyta Soma czy projekt Tymczasem. W 2012 powołał do życia agencję Revolume, która odpowiada za realizację największych tras koncertowych i wydarzeń muzycznych czołowych artystów rapu w Polsce. W Nuance Radio prowadzi także autorską audycję pod nazwą Audiencja, w której dzieli się ze słuchaczami swoją zajawką muzyczną i tym, co go jara właśnie w tym gatunku. Co warto też dodać, żyje pomiędzy Polską a Los Angeles. Jeżeli chodzi o Oscara, to jego przedproblemowe działania w internecie są naprawdę bardzo słabo udokumentowane i ciężko mi było znaleźć jakieś szczegóły dotyczące historii jego kariery. Wiem, że na pewno w 2002 roku dostał się do składu Dobry Towar, gdzie też poznał się ze Steezem. Nie wybił się tam mocniej, ponieważ był to skład, w którym było wielu raperów i po prostu nikt stamtąd za daleko się nie wybił. Była to grupa i bardziej byli znani jako grupa. Oscar ciągle ćwiczył i ćwiczył, starając się dotrzeć do jak najwyższego poziomu składania swoich wersów. Jego pogląd na skille rapowe opisuje tak. Ja po prostu lubię to robić i robię to raczej codziennie, tak jak pianista ćwiczy na fortepianie. Myślę, że w tej kwestii najważniejszy jest postęp czasu i trening. Jeśli ktoś chce robić coś dobrze, to tylko tym musi się zajmować. Ciekawą przenośnię także pokazał w tej wypowiedzi. Rap to coś bardzo prostego. Każdy może pisać. Masz tempo, 4/4, leci werbel, leci stopa, nawijasz i tyle. Ale bycie lepszym od ogółu w czymś bardzo prostym jest zajebiście trudne, bo w ogóle nie widać progresu. To tak, jakbyś umiała lepiej niż inni chodzić. Wszyscy chodzą tak samo, ale się da. Tylko że musisz bardzo dużo ćwiczyć, żeby się wyróżniać. Musisz włożyć w to bardzo dużo energii i pracy, żeby gołym okiem było widać, że jesteś lepsza. No i dochodzimy do roku 2012. Chłopaki znają się i przyjaźnią już od bardzo dawna i od dłuższego czasu także mają w głowie wspólny projekt. Aż trafił się moment przełomowy, Stiz chciał wyjechać za granicę i wtedy Oscarowi powiedział tak. Albo robimy, albo nie. Oscar powiedział, że robimy. Można powiedzieć, że wtedy tak naprawdę problem się sformalizował. Koło września 2012 chłopaki już zaczęli działać dla siebie, po 2 tygodniach mieli studio i zaczęli nagrywki. W grudniu rozkminili nazwę, do tego doszły różne szlify muzyczne, detale i tak. W okolicach maja, czerwca wydali swoją pierwszą epkę. Miała ona tytuł C30 i C39. Nazwa ta jest ryzykownym otwarciem szachowym, znanym jako Gambit Królewski. Album był promowany m.in. singlem Tory Black, do którego teledysk pojawił się dopiero w grudniu. Sam krążek został wydany w limitowanym nakładzie 1000 egzemplarzy. Jestem po to, żeby mówić tak, chcę więcej. Po to, żeby lubić jak się wdzięcznie, by zbudzić blać. Co w tobie drzemie, wzięłaś koleżanki, proszę, wejdźcie. Tutaj jeszcze dodam ciekawostkę, o której nie wszyscy wiedzą, tak a propos nazwy. Cyfry w nazwie Problem oczywiście nie są przypadkowe i ci, co są bardziej spostrzegawczy, zauważyli, że jest to 8 i 3, czyli rok urodzenia chłopaków. W 2014 roku udało im się trafić do szerszej publiki wraz z wydaniem mixtape'u Artbrut. Powstał z małymi wyjątkami na lupach zaczerpniętych z polskiego synth-popu lat 80. Zdecydowanie koncepcja była bardzo oryginalna, co docenili słuchacze, jak i krytycy muzyczni. Samo Art Brut z francuskiego oznacza sztukę nieokrzesaną. Krążek był promowany singlem Jakby świat skończył się, gdzie w teledysku wystąpił m.in. Sokół. Otwieram oczy, wkurwiony,
Dosyć, życie pokazuje zbyt dużo ochydztwa. Podobno to cud Boży, więc... W tym samym roku powstaje dosyć wyjątkowy numer, ponieważ powstał on do filmu Pocztówki z Republiki Absurdu. Inspirowany był samospaleniem żołnierza AK Ryszarda Siwca. Świt jest chłodny i deszczowy, zły mrzawka. Koszula nie jest gładka, bo ręka drży w drgawkach. To ten dzień. Ostatnie dwie doby, nerwy nie dają zgody na sen. W 2014 dostali także nagrodę nocne marki Activist w kategorii Artysta Roku. Po tym jakże owocnym roku nastała cisza aż do 2016, gdzie na początku stycznia pojawił się teledysk koncertowy do numeru Stuwa. Stuwa, wydaje ją jakby stuwa. Stuwa, czysty! Stuwa. 1 czerwca w sklepach pojawia się debiutancki krążek Problemu o tytule Problem. Sprzedał się on w ponad 30 tysiącach egzemplarzy, po miesiącu pokrył się złotem, a po roku platyną. Promowany był singlem 2040. Znalazłem dziś przypadkiem zakurzony smartfon, to chyba 9 iPhone. Pamiętam te czasy przed Wall Street Blight. Co ciekawe, krążek w limitowanej wersji można było dostać już w maju, a tych egzemplarzy specjalnych były tylko 4 tysiące. W maju także odbyła się premiera drugiego singla promującego płytę wraz z klipem, czyli Moli. Na życiorys ma przerwę. Gram DMT do jointa. Tace chyba są srebrne. Szyrandole ze złota. 1 czerwca 2017 roku, czyli dokładnie rok po premierze poprzedniego krążka, pojawia się singiel 2.17, zapowiadający mini album pod tytułem Hacked by Ghost 2.0. Nawiązywał on do poprzedniego longplaya, no i ogólnie opierał się na refleksjach odnośnie zagrożeń spłynących z korzystania z najnowszej technologii. Mijasz mnie, bania na zero, żalisz się starej, że mordercy. Ty, geek, którego właśnie męczysz, jest groźniejszy. Nie pytam kiedy, pytam kto pierwszy. W 2018 roku powstaje Grand Zero Mixtape, czyli surowy materiał inspirowany breakcore, techno i trance z przełomu lat 90. i 2000. Teledysk do numeru Flary, moim zdaniem fenomenalny, zdobył Grand Prix Polish Music Video Awards w kategorii za najlepszy teledysk hip-hop. Został także nominowany do wielu innych, także międzynarodowych nagród. Krążek ten jest także pierwszym w historii mixtape'em, który zdobył Fryderyka. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Drugi longplay chłopaków pod tytułem Widmo ukazuje się 1 marca 2019 roku. Po 3 tygodniach od premiery pokrywa się platyną, ląduje na pierwszym miejscu listy Olis, a jakby tego było mało, jeszcze dostaje nominację do Fryderyka. Co ciekawe, numer 6 Katastrofa powstaje razem we współpracy z organizacją WWF, a jego tekst był inspirowany raportami oraz przewidywaniami tej organizacji. Nie mogę wziąć oddechu, bo powietrze parne żrące, gdy wychodzę na ulicę, nad nią świeci czarne słońce. A do przedpremierowej promocji tego krążka powstała instalacja multimedialna artystyczna, podczas której można było zwiedzać, wczuć się w klimat tej płyty, słuchając tych numerów, oglądając to, co się dzieje naokoło. Było to coś zdecydowanie bardzo innowacyjnego na polskiej scenie muzycznej, szczególnie jeżeli chodzi o rap. Ostatnie wydanie chłopaków to album Art Brut 2, oczywiście nawiązujące do pierwszej wersji tej koncepcji. Tylko tym razem aktualna rzeczywistość została przemieszana z tą z przełomu lat 90. i 2000. Krążek po 24 godzinach od startu preorderu pokrył się złotem. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Płyta została promowana bardzo ciekawym wydarzeniem na hali Global Expo w Warszawie. Zerknąłem przez Judasz, listonosz niósł do nas maila. Bloku obok grubas wybierał się do McDrive'a. W 2020 roku chłopaki wraz z Taco Hemingwayem założyli wydawnictwo o nazwie 2020, gdzie jak można zauważyć pojawiają się świetnie prognozujące albo już i tak znane ksywy w polskim rapie. No i dochodzimy do dnia dzisiejszego, gdzie jakiś czas temu został wydany singiel wraz ze startem preorderu do krążka Block Party Mixtape Hosted by Problem, a ten singiel to Strange Days. Ona sama i wyje. Ja brama i piję. Niedawno wydali także singiel Żar z Moniką Brodką we współpracy z Balantajsem. Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś? A także Dem 2K20, czyli koncepcję filmowo-muzyczną. Akurat na ten temat nie będę się rozwodzić, możecie to sprawdzić w opisie kawałka. Polecam sprawdzić, ciekawa rzecz. O, wczoraj swego losu byłem panem. Jutro ma na moje plany wyjebane. Miałem wyjść, ale drzwi przymurowane. Mieliśmy gryźć jak lwy na Animal Planet. No i tak podsumowując, chłopaki zdecydowanie są wizjonerami, pomimo tego, że wywodzą się ze starej szkoły. Mega oryginalne bity z
Liza wraz z oryginalnym flow Oscara dają naprawdę wybuchowe połączenie. Poza tym te ich pomysły, poza muzyką, takie jak świetne klipy czy te instalacje multimedialne, naprawdę robią roboty. Mają totalnie oryginalne koncepcje i myślą i działają totalnie poza schematami, no i myślę, że dlatego osiągnęli taki sukces i tak wielu ludzi ich uwielbia, no i moim zdaniem zdecydowanie zasłużenie. Poza tym wydaje mi się, że wszystko u nich tak dobrze działa, dlatego że robią to przede wszystkim z pasji, plus są dobrymi przyjaciółmi. Można powiedzieć, że to jest w pewien sposób przepis na sukces. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka. No i serdecznie zapraszam na numer z początku filmu. Wszystkie linki, wszystkie źródła, wszystko jest w opisie, także też możecie sobie sprawdzić, jeżeli jesteście ciekawi. No i to wszystko, cześć, do następnego!